Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Total War Warhammer 2. Słuchajcie, kontynuujemy kampanię zielonoskórymi orkami. No i słuchajcie, ostatnio tutaj żeśmy ładnie podbili. Tutaj udało nam się zająć te dwa regiony. No i tutaj jeden, żeśmy sobie Dok Karas, żeśmy sobie zajęli. A, i jeszcze ostatnio padła tutaj grzbiet pasterza. Teraz słuchajcie, musiałem oddelegować jedną z naszych armii tutaj na południe, ponieważ jeden z klanów, z Skavenów nam wojnę wypowiedział. No, bo oni tutaj są chyba tutaj na południu, to są od nich miasta. Trzeba będzie po prostu zająć. Tutaj są diamenty, o których już pisaliście mi w komentarzach jakiś czas temu, że trzeba to zająć. Więc teraz będzie niezła okazja na to, do tego, aby to zrobić. No niestety nie planowałem wojny na dwóch frontach, ale no niestety czasem tak bywa, że nie mamy za bardzo wyboru. No niestety przez to, że tą armię muszę oddelegować na południe, to tutaj powstaje nam luka. Mam nadzieję, że przeciwnik jej nie wykorzysta i kiedy tylko już się upora ze sprawami, które obecnie ich zaprzątają, a więc prawdopodobnie wojna z ludźmi, w którą się wplątały krasnoludy, no, że nie będzie tutaj jakichś dużych problemów z tym, bo coś czuję, że może tak właśnie być, że skurczybyki nas mogą tędy tutaj zaatakować. Wiecie, no niby nic się na razie nie dzieje, niby przeciwnik nie podejmuje za bardzo zaczepnych działań, praktycznie w ogóle nie podejmuje zaczepnych działań, ale kurde, tu nigdy nic nie wiadomo. Trzeba być przygotowanym na najgorsze. Mamy troszkę pieniędzy. Się tak zastanawiam, w co by tu pójść. No, to czy ja chcę w to inwestować? No, nie w mieście, no. Ja to postawiłem, bo już nie miałem za bardzo wyjścia. Tutaj bym się chciał cały czas dalej, chciałbym się skupiać na rozbudowie mojej armii. Czy to jest mi w ogóle potrzebne? Od tego się zastanówmy. Tak, bo ogranicza skażenie, a skażenie tutaj jest dosyć spore, znaczy w sensie 7%. Nie jest to jakoś super dużo, ale też nie jest to powód do dumy, że się ma takie skażenie, a nie inne. Dobra, ja bym chciał tutaj mieć możliwość w razie czego tworzenia następnych armii, dlatego ja sobie tutaj troszkę zainwestuję. Dobrze, ty koleżko. Co, on nie może wykonać ruchu? Nie wiem o co tu chodzi. Dobra, tu już ładnie rośnie ład publiczny, więc ja się tutaj nie będę stał i czekał. Tylko słuchajcie, uderzamy za ciosem. Wieża kopalni kamienia. Tutaj trzeba uderzyć. Trzeba to zająć. Mieć to z głowy. Jak tutaj sytuacja? No tutaj ten ład publiczny też nie jest jakiś super. Aczkolwiek on się powinien poprawiać z czasem. Dobra, słuchajcie, ci mnie tutaj strasznie irytują. Zróbmy z nimi porządek. To jest, słuchajcie, jedno plemię, jedna horda zwierzoludzi. Dobra, rozwalmy ich. Nie mam zamiaru się tutaj w ogóle przejmować ich losem. Nie wiem dlaczego nie mogę za nimi ruszyć w pogoń, ale okej. Dobra, kończmy turę, lećmy dalej. Zobaczmy, co tu się będzie działo dalej. A, tu jeszcze naszego ziomka spryciarza przerzucamy właśnie na południe, aby wykrywał nam obecność skawenów w obszarze swoich działań. No i zobaczymy, cóż tu się będzie działo. O, i tutaj tworzą kolejną armię. Cóż wy tu planujecie? Trochę się tego nie spodziewałem. Kurde. Cwaniaki. Splądrowali to, tak? Mhm. No dobra. Tak żeście pojechali po bandzie. Kurde, widzicie, komputer wykorzystuje nawet takie niewielkie możliwości z zaszkodzeniami.
Oni mnie nie atakują, dlatego nie podejmują walki ze mną, bo właśnie mają problemy na północy z ludźmi. No i teraz też i na południu z nami. Podboje się ją strach w sercach wrogów. Mądrzejsi pośród nich wiedzą, że los ci sprzyja. Tak głoszą wizję. Dobra, super. Zarąbiście, jak masz wizję. Dobra, atakujemy tutaj. Nie ma na co czekać. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy. Słuchajcie, to są tereny należące wcześniej do orków, które krasnoludy przejęły. A więc słuchajcie, no nie podoba mi się to, że tak to miało miejsce, więc trzeba to naprawić. Mam nadzieję, że w tym rejonie świata jesteśmy, bo ostatnim plemieniem orków, które przetrwało. Zaczynajmy. W takim razie... Armia rusza. Co wy tu macie? Nie wiem, kuszników, trochę oddziałów, nic, nie za dużo. Nie, wy macie... Stawicie na ich tyłach teraz. A my musimy podejść jeszcze bliżej. No, walą do nas, ja sobie zdaję z tego sprawę. No dobrze. Skoro tak to wygląda... No i słuchajcie, ruszajmy. W bój. No i pięknie. Porobione. Zakończmy bitwę. Dobrze, moi drodzy, mamy to. No i super. Oczywiście zajmujemy. O, jakiś pancerz żeśmy zdobyli. I kurde, rośnie spaczenie. To mnie bardzo niepokoi. Już domyślam się, dlaczego tutaj rośnie spaczenie, bo to jest region, w którym są skaweni. Trzeba się ich będzie pozbyć. No dobra, w takim razie... Pójdziesz przeszukać te ruiny.
Dobra, my się kierujemy. Okej, już wiem, gdzie musimy podejść. Czy my tu możemy coś? Nie. Dobra. Okej, tutaj mnie to splądrowaliście. Na razie tu nie będę w to inwestował. Bo to nie będzie miało sensu za bardzo. Wy. Macie się ich pozbyć. Dobra, to mnie na razie mało interesuje. Lećmy dalej. Zobaczymy, cóż tu zrobi przeciwnik. Słyszę, że oni to spróbują zająć. To mi się wydaje. Boże, jak te księstwa graniczne, one się rozrosły. Łoż ty, panie. No, tylko że są ziemie już, na których ja już mam karę, tak więc nie opłaca mi się tego zajmować. Tylko po prostu to będziemy plądrować i tyle. No. Ciekawie to wygląda. A teraz te księstwo graniczne mocno się rozrosły. Wracać tutaj jak najszybciej. Dobra, teraz możemy to sobie naprawić. Mamy sporo pieniędzy. Co my tu możemy sobie rozbudować? Aha, żeby mieć do wszystkich jednostek doświadczenia. Wow, to byłoby niezłe. Zróbmy to sobie, bo nie wiem, kiedy znowu będę miał tyle pieniędzy, żeby sobie zrobić to olbrzymy. Ty ciśniesz. Dobra, ty ciśnij tutaj. Dobrze. Tutaj sobie to rozbudujemy, żeby tutaj też móc tworzyć czarne orki. Ciekawe te niektóre budynki są. No, głównie mnie tutaj skażenie interesuje. Dobrze. To... Ostatnio coś mówiłem na temat tego, że oni tam na pewno nas zaatakują, nie? Są na zwierzęcych ścieżkach. Dobra, więc tak, ta armia musi się cofnąć, żeby tutaj zablokować tego typa. Dobra, lećmy dalej. No to słuchajcie, będzie ciężko. Niestety krasnoludy sobie przypomniały o nas. Mamy tu towarzystwo. Wow. Idzie ich tam w cholerę armii. Okej, rozpoczęli mi oblężenie tego grzbietu pasterza. Tak też myślałem, że oni zrobią. O, kogoś żeśmy przechwycili. Dobra, słuchajcie, sklepmy to towarzystwo. Dobrze, moi drodzy. Plemię pogromców ludzi. Ciekawe bardzo. Araboids.
No, słuchajcie, zwierzęce ścieżki, to jest takie, wiecie, głęboka puszcza. Dobra. Jeszcze tutaj do przodu. Zaczynajmy. Jezus, gdzie ich tam wywiało? Wow. Co to za cyklop? W zasadzie to są zwierzoludzie. A więc ludzie spaczeni chaosem, którzy przybrali zwierzęce cechy. Ogólnie rzecz nieczysta i brudna, którą trzeba zniszczyć. Przynajmniej z perspektywy orków. Tak mi się wydaje. To ja nie lubię walczyć tutaj, bo to jest strasznie ciasno. Nie ma jak oflankować przeciwnika za bardzo. Tak jest. Co to jest? Kurde, to żyje, jakieś zarodniki wypluwa. Jakiś cholerny grzyb. No, ktoś nas ostrzeliwuje. A ten wielki skurczybyk rzuca kamieniami. Ruszać. Kolego, niezbyt celnie, niezbyt celnie. Dobra. On jest twój. Bierz się za tego typka. Wy uderzacie tu.
Tak jest. Ja widzę, że nie mają zielonego pojęcia o dyscyplinie. Zginął. O, to jest pod działaniem jadu. I naprawdę myśleli, że oni sobie dadzą radę z nami, tak? Kurde, tu mi teraz samych siebie ostrzelamy. Ten bajk po prostu po nim przeszedł. Ale mu przywaliła. Dobra, zakończę bitwę. Dobrze, moi drodzy, zdecydowane zwycięstwo. Bardzo ładnie. Zupełnie nie stracę, wybierzmy. Bo to potrzebujemy. Sada oblężona, dobra. Ty masz awans. Bardzo miła to jest wiadomość dla mnie. O, opracowaliśmy technologię z tego co widzę, bardzo ładnie. A zróbmy to, bo i tak to muszę zrobić, i tak to muszę zrobić, żeby pójść dalej. A troszkę mnie to kosztowało. Tutaj pojawiły się ich armie. Kurde, nie mam pieniędzy. Cholera. Dobra, atakujemy. Hihihi, kogo ja tu spotkałem? No i 50 na 50 szans, że wygramy. Dobra, słuchajcie, nie traćmy czasu. Albo dobra, słuchajcie, stoczymy sobie tą bitwę już następnym razem. Nie będę już teraz tego robił, wolę mieć save'a przed tą bitwą. W każdym momencie, słuchajcie, dziękuję za waszą uwagę, dzięki, że jesteście, dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, dzięki, że się wam podoba tak bardzo ta seria. No i słuchajcie, trzymajcie się, hej i do następnego, na razie.